Teraz chciałem zaprosić Teresę Bochwis, wielką dziennikarkę solidarnościową i panią profesor od uczenia dziennikarzy czegoś innego niż te główne media uczą. No tak, to bez sukcesów wielkich na razie. Proszę państwa, ja chciałabym do dwóch rzeczy zachęcić. Jedna sprawa to jest konieczność popędzenia młodych ludzi, bo wiadomo, że starsze osoby nie mogą tam całą noc stać na dworze i czekać do 5 rano. Natomiast popędzenia swoich młodych ludzi z rodziny, żeby czekali z aparatem fotograficznym na wywieszoną kopię protokołu. Ten protokół już podpisany przez komisję. Dopilnowanie tego, żadnych sztuczek w rodzaju takich, że najpierw zawieziemy i zobaczymy, czy wejdzie do komputera. To zresztą nawet ta Państwowa Komisja Wyborcza, prawda, która nie popisuje się no, niczym właściwie, to nawet oni przyznali, że nie ma takiego obowiązku, żeby najpierw cokolwiek rejestrować. Najpierw trzeba policzyć, zatrzymać kopię przez osobę, która jest wewnątrz, która jest tutaj przez nas wydelegowana, a potem sfotografować protokół. Jeżeli będziemy mieli fotografię protokołów wywieszonych na drzwiach, to jest szansa na to, że to można policzyć nawet, że tak powiem, ręcznie, na zwykłych komputerach, na zwykłymi metodami uproszczonymi, ponieważ nas wtedy nie goni czas. To nie jest tak, że my też musimy w ciągu pół dnia czy półtora dnia to wszystko obliczyć, aczkolwiek i to byłoby możliwe, gdyby rzeczywiście PiS się tutaj trochę sprężył i bardzo mamy wielkie oczekiwania w tej sprawie na ten temat. A druga sprawa to pójście do wyborów. Pójście samemu do wyborów, koniecznie przekonywanie wszystkich, że należy pójść. To oczywiście nie jest wystarczające, ale to jest jednak bardzo istotne, ponieważ ludzie, którzy są przeciwko właśnie, to oni przeważnie nie idą, bo nie wierzą, że mogą cokolwiek uzyskać. Przekonanie ich, że trzeba spróbować, po prostu trzeba pójść samemu. I druga rzecz, jak się już pójdzie samemu, to popatrzeć, czy nie ma, czy na pewno nasi sąsiedzi, to oni są podpisani, czy inne osoby, które, prawda, wiemy, jakie cuda nie tylko nad urną się odbywają, ale też i cuda nad tymi wielkimi księgami z podpisami. Więc ja bym po prostu bardzo zachęcała i serdecznie prosiła, żeby pójść do wyborów, namówić innych, a potem sfotografować protokół. Młodzi ludzie mają telefony, mają aparaty, mogą sobie do 5 rano, naprawdę to nie jest problem dla ludzi pracujących w korporacjach, żeby oni sfotografowali te wyniki. Dziękuję bardzo.